Ta inwestycja rodzi się jak do tej pory w bólach, mimo że wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, jaki jest to istotne rozwiązanie komunikacyjne. Rondo Andrzeja Huszty, czyli docelowo największe rondo w mieście, zostanie dokończone. Po bankructwie poprzedniego wykonawcy i rozpisaniu kolejnego przetargu na realizację tej inwestycji znalazły się trzy przedsiębiorstwa, które chcą podjąć się tego zadania. Kwota między 10 a 10,5 miliona przedstawiona przez trzy firmy mające doświadczenie. Mamy nadzieję, że w procesie sprawdzania jedna z nich zostanie wybrana. Oczywiście ta, która uzyska największą ilość punktów, a na punkty znaczenie miały i cena, i gwarancje udzielona poza tą podstawową 36-miesięczną. Po wyborze tej firmy będzie czas na zrealizowanie do października, listopada tego roku. Mam nadzieję, że to może i wcześniej nastąpi. Teraz w Urzędzie Miasta trwają kwestie proceduralne związane z wyłonieniem wykonawcy, którego poznamy w najbliższym czasie. Na tej inwestycji od lat zależy mieszkańcom Raculi, co podkreślał radny Tomasz Sroczyński, który od dawna stara się pilotować realizację tego zadania. Jest dobra wola ze strony pana prezydenta i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie podpiszemy umowę, która pozwoli nam dokończyć budowę ronda na Raculi. Już nie możemy się doczekać, codziennie wyjeżdżając walczymy o przetrwanie. Dochodziło niedawno znowu do kolizji, do wypadków, dlatego chcielibyśmy, żeby jak najszybciej to rondo powstało. Według założeń zawartych w przetargu inwestycja ma być zakończona najpóźniej w ciągu 7 miesięcy od wejścia wykonawcy na plac budowy. Całość wyceniona na ponad 10 milionów złotych.